Bardzo często potocznie mówiąc o ikonie, mówimy o deskach, na których namalowane są wyobrażenia, ale przecież ikonami, obrazami, ikon to obraz, w tradycji bizantyńsko-ruskiej i ruskiej są też freski i mozaiki. I chciałabym powiedzieć o takim słynnym fresku, który powstał w 20-tych latach XIV wieku w ówczesnym Konstantynopolu, obecnie oczywiście Stambule, w klasztorze, który miał taką dziwną nazwę Chora. Chora po grecku to przestrzeń, przestrzeń poza miastem, ziemia. Który to klasztor powstał w ogóle bardzo wcześnie, w IV wieku, ale w XIV przez słynnego humanisty bizantyńskiego Teodora Metochitesa został dostosowany do potrzeb własnych. Chciał on tam skończyć swoje życie i tak się stało. Tam on zmarł jako mnich, ale wcześniej opracował całą jakby ikonograficzną strukturę tego, co dzisiaj jeszcze możemy zobaczyć. Ten fresk znajduje się w tak zwanym Paraklezjonie. To jest wielka kaplica dobudowana do głównej świątyni i to kaplica pogrzebowa. Pogrzebowa kaplica kilku rodzin arystokratycznych, także dla rodziny Teodora Metochitesa to było wszystko wymyślone. I właśnie tematyka wszystkiego, co się tam znajduje, w jakiś sposób związana jest z tym tematem znowuż przejścia. Jest to wielki sąd ostateczny, właściwie na wszystkich stropach, ścianach, lukach, podłuczach i w kontrze apsydy, czyli w takim zakończeniu głównej apsydy skierowanej na wschód, znajduje się fresk, który po grecku nazywa się Anastasis, czyli właśnie wstąpienie do otchłani. Bo tradycja bizantyńsko-ruska nie zna ikony ani wyobrażenia samego momentu, na przykład wyjścia Chrystusa z grobu. Dlatego ikoną święta Wielkanocnego, święta Paschy jest właśnie ikona Anastasis. To jest tajemnica Wielkiej Soboty, o której teksty wielkosobotnie mówią bardzo pięknie, że śpi król i w momencie, kiedy śpi król, dokonuje się to, co najważniejsze. W grobie ciałem, w duszą w piekle. I to jest moment, dla którego właściwie wszystko się zaczynało, wszystko i czym wszystko się kończy. Moment, kiedy Chrystus wstępuje do otchłani. Widzimy znowu czarny kolor, tak rzadki na ikonie, który znamy z Bożego Narodzenia, z przyjścia Chrystusa na ten świat. A teraz ten czarny kolor jest cały wypełniony narzędziami skrępowania, męki, zniewolenia. Bo jak mówi psalmista, siedzieli w ciemności, w mroku, skuci żelazem i takim zniewoleniem. I właśnie ta czarna przestrzeń wypełniona tymi symbolami czy elementami związanymi z ludzkim zniewoleniem, jakimkolwiek fizycznym czy innym, jest deptana przez Chrystusa. Chrystus jakby stając znowu na kolejnym krzyżu, czyli na wylamanej bramie otchłani, dokonuje tego ostatecznego zwycięstwa. I to ostateczne zwycięstwo znowu odbywa się w takiej bardzo, bardzo lubianej przestrzeni granatowo-niebieskiej, przestrzeni jakby kosmosu, gdzie wieją te wiatry kosmiczne, a Chrystus w białej szacie, tak jak na ikonach przemienienie, wstępuje do otchłani i wyciąga obie ręce. W tym wariancie są ikony, gdzie jest tylko jedna, ale tu w takim bardzo energicznym geście wyciąga ręce jedną ku Adamowi, którego wyrywa jak gdyby z grobu, i drugą ku Ewie, którą tak samo próbuje wydrzeć z tych grobów otchłani. I bardzo ciekawy jest gest ręki Chrystusa. On trzyma Adama za nadgarstek. To jest dawny gest ikonograficzny, jeszcze egipski. Tak przeprowadzano zmarłych przez rzekę śmierci do krainy zmarłych właśnie. I to jest gest, jakim prowadzi się dzieci, żeby one się nie wyrwały. To jest gest, który świadczy o tym, że wszystko, co się dokonuje, dokonuje się mocą trzymającego, że tamten drugi nie jest w stanie ani sam się wyrwać, ani nawet wydrzeć się z tego trzymania ręki za nadgarstek. Bardzo piękna kolorystyka, prawie monochromatyczna ciała Adama i Ewy, którą tak samo trzyma Chrystus. Chrystus właśnie pokazuje
że ku światłu, ku kolorom, no ikonograficznie to przemawia, wyrywa ich Chrystus, a wokół stoją postaci, którzy już razem z Adamem i Ewą znalazły się w tym Szeolu, w tej otchłani. Jest to król Dawid, mamy jego syna Salomona, mamy Abla, mamy Abrahama. Bardzo często pojawia się tam, jak tutaj, Jan Chrzciciel, który już tam też ogłasza przyjście Chrystusa, już w piekle jest znany, głoszony przez Jana Chrzciciela, to nadchodzące przyjście, to nadchodzące zwycięstwo. I ta ikona Wielkiej Soboty być może najbardziej ikonograficznie mocno obrazuje to, co świętujemy, kiedy nadchodzi kolejny czas przejście, kolejny czas świąt wielkanocnych, świąt paschalnych.